Mam na imię Damelorek i chcę wam powiedzieć o żywym Bogu. Chcę wam powiedzieć o Jezusie. Kochani, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem. Nie dawałem po kablach. Jeździłem po Polsce na imprezy techno. Ale wiecie co? Przez to, że miałem pustkę w sercu i tą pustkę próbowałem właśnie wypełnić alkoholem, narkotykami, dobrym seksem, wyjazdami do burdeli. Ale wiecie co? Kolejnego dnia, gdy się budziłem, nic nie wypełniło tej pustki. Nic! Ale wiecie co? Gdy przedawkowałem, bo byłem uzależniony od amfetaminy, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Powiedziałem: Jezu, jeżeli Ty jesteś, jeżeli żyjesz, to objaw mi się i ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę żyć dalej. Kochani, i do mojego pokoju wjechał Bóg, wjechał Jezus. Jezus, który żyje. Kochani, Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna Jezusa po to, aby każdy z was uwierzył i nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć Ewangelię, bo Ewangelia jest życiem i Ewangelia daje życie. Kochani, samo w własnych siłach nie potrafiłbym wyjść z nałogu. Byłem więźniem i jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć, że macie pustkę w sercu, którą sobie gdzieś wypełniacie. Bo ja to doświadczyłem, wszystkiego doświadczyłem. Ale wiecie co? Spotkałem się ze świętą osobą, spotkałem się z Jezusem, narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Moje życie się zmieniło o 180 stopni i zbawienie, i Jezus jest dla was. Nie musicie być dobrymi ludźmi. Powiem wam prawdę, dobrzy ludzie idą do piekła. Musicie narodzić się na nowo, aby wejść do nieba. Aby wejść do nieba. Kochani, to jest dla was. Jeżeli jesteście uzależnieni czymkolwiek, macie problem jakąś chorobą, to chcę wam powiedzieć, że jest to nielegalnie w waszym życiu. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty w 2015 roku wziął każdą chorobę, każdą patologię, jakiś głód narkotykowy. Ja tego doświadczyłem. Ja uwierzyłem, co się wykonało na krzyżu Golgoty. Jego święta krew mnie oczyściła, mnie obmyła. I jestem tutaj dla was, abyście przyjęli życie i wybrali życie. Kochani, jeżeli macie jakiś problem wewnętrzny z psychiką, położę na was rękę, pomodlę się w imieniu Jezusa, to zgromię i będziecie szczęśliwymi ludźmi, doświadczycie prawdziwej wolności. Halleluja! Zapraszam! Zapraszam! Wiecie co? Zbawienie jest z łaski! Nie trzeba co niedziela chodzić sobie do kościoła, spowiadać się! W ogóle! To jest w ogóle ściema! U Boga jest tak albo nie. Przyjmujesz albo nie przyjmujesz. W imieniu Jezusa.